cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Savage Kitten i dzisiaj pokażę wam, jak wykonuję swój makijaż, taki codzienny, taki, który mam w tej chwili. Bardzo ładny, bardzo mi się podoba. I pokażę wam wszystkie produkty, których używam do tego makijażu, tak jak wszystkie chyba vlogerki to robią. Nie wiedzą o makijażu, ja wam wszystko wytłumaczę. Na umytą i oczyszczoną twarz używam czegoś takiego. To się nazywa Perfect Nude Make Up podkład kryjący. I używam do tego, proszę państwa, takiego czegoś. To się nazywa gąbka do makijażu. Polecam bardzo serdecznie. Chuj tego muszę kurwa nałożyć, bo mam straszny ryj. Ja pierdolę. Na szyję też, bo jak się będzie odznaczać, to trochę chujowo wygląda, wiecie. Wspaniale. Co sądzicie? Mi się bardzo podoba. Użyłam najgorszego gówna, które kupiłam i uważam, że to stracone pieniądze. To jest to. Kurwa. Naprawdę. Straciłam pieniądze na to. To kosztowało prawie 80 zł. Myślałam, że jest naprawdę dobra, a to się okazuje, że to najgorsza chujnia. Nie polecam, nie polecam, ale nie mam w tej chwili innego bronzera, wiecie. Więc nałożę to. Ale palcem, nie? Bo nie mam bronzera. No, wspaniale. No. Jakoś inni... Widziałam, że to... rozprowadzają. Pędzlem. Linia czoła, żeby je trochę pomniejszyć, proszę państwa. Proszę pani, bo pewnie panie oglądają mój tutorial. O, bronzer już. Uważam, że będzie bardzo wspaniale. O, teraz nakładam rozświetlacz. Samej kurwa filmy to jest ten. O. O. Ślicznie. Pomniejszamy nosek. Michael Jackson. O. Na czółko też. O, wspaniale. Broda. Ja mam taką dupę kurwa tutaj w brodzie. Jest tak chujowe. Muszę to najebać tyle, że... Oj, tak ją widać. Pięknie. Rozprowadzamy troszeczkę. Pięknie. Twarz jest pięknie... konturowana. Bardzo ładnie. Kim Kardashian byłaby dumna ze mnie. Pięknie. Mamy puder. Ja używam takiego pudru z Manhattan. Soft Compact Powder. Natural Look. Kolor 1. Powinnam używać transparentnego, żeby nie przyciąć tego. Więc nakurwiamy tym jebanym gnojem po całym ryju, żeby zmatolić go. Nakurwiamy z całej siły. Nie oszczędzajcie się. W porządku, twarz jest piękna i matowa. Ślicznie. Pięknie. Zajmiemy się brwiami. Ja do tego używam również
Używam do tego cieni z Manhattana. To jest Amazing Effect Eyeshadow. I użyję do tego takiego pędzelka. Tak. Za bardzo wyrwałam sobie brwi, więc muszę trochę je pogrubić. No. To są kurwa brwi. Nie jakieś kurwa plemniki jebane. Do oczu ja używam do tego takiej paletki, którą zajebałam w spolokatorce. I użyję do tego również pędzelka, bo nakładanie cieni palcem jest chujowe. A pędzelek jest zajebisty. Więc ja nałożę taki. Bo taki mi się kurwa podoba. I kurwa, gdzie jest lustro? Jest. Brawo. A w kąciki dam czarny. No, podobno tak się robi. Mi się podoba. Nie wiem. Mniejsza część, czyli eyeliner. Ja używam Super Extend z Avonu. Jest bardzo dobry i bardzo wytrzymały. I kosztuje jakieś grosze, więc naprawdę polecam. Dobra, więc robimy kreski. Wiecie, jak się kurwa robi kreski? Kurwa każdy w tych pasach robi sobie kreski. No ja nie wiem. Dobra, robimy kreski. Do rzęs. Ja używam Studio Lash. Miau look Miss Sporty. Kupiłam go za jakieś grosze. I teraz no, kurwa rzęs się nie pomaluje, no to wygląda chujowo. Proszę. Rzęs nie maluje. Nie widzę potrzeby. A szminka ja używam Fuxy Kate z Rimmela. Taki piękny kolor. No, jako że oczy nie są zbyt mocno podkreślone, to szminka musi być intensywna. Zaczynamy. Mam trochę małe usta, więc muszę trochę wyjść za linię. Powiększyć, nie? Myślę, że gotowe. Makijaż jest gotowy. Nie! Zapomniałam o czymś! Jeszcze róż! Róż! Kurwa! I błyszczy. Błyszczyk mam. Chyba nie wiem co to jest. Essence XXXXXXXXXXXXL Nude. Nude. O, usta muszą się pięknie błyszczeć. Jak, nie wiem, jesteście słabi i nie macie w sobie tylu blasku co ja, to błyszczyk jest konieczny, więc ja to zrobię dla was. Jeszcze róż, o ile go kurwa znajdę, bo coś nie widzę. A, mam tint. Dobra, mam tint z Biedronki. O taki. Więc użyję go jako różu. On się nie zmywa, ja naprawdę polecam go do wszystkiego. Kurwa, do oczu, do nosa, do kurwa policzków, do ust,
No czego kurwa chcecie, więc rusz. Kurwa piękna. Jeb się, Replistic Monster, nic chyba nie wiesz o makijażu. I to wciąż ja. Ja mam nadzieję, że wam się to podobało i nie wiem, dajcie mi jakieś sugestie, co ja mogę dalej nagrywać, bo ja nie mam pojęcia tak naprawdę, jaki content ludzie chcą zobaczyć, jaki, nie wiem, z czego chcecie mieć bekę, no znaczy, co mam zrobić, żebyście mieli ze mnie bekę, tak? Bo, no nie wiem, ja robię różne rzeczy, naprawdę różne rzeczy i mogę zrobić wszystko. Więc, nie wiem, proszę, jakieś sugestie, kurwa, nie pokażę, wypierdalać. No proszę o jakieś sugestie, komentarze, lajki, dislajki, subskrypcje, hejty, kurwa, cokolwiek, żeby, nie wiem, jakoś urozmaicić ten kanał, bo nie wiem tak naprawdę, jaki content chciałabym nagrywać. Czy ja chcę grać, czy ja chcę prowadzić jakieś vlogi, czy jakieś pseudo, kurwa, komedie, czy coś. Nie wiem, pranki. Chyba mogę iść w miasto, coś odpierdalać, nie wiem, cokolwiek to. Więc tylko takie słowo na koniec, tak proszę, w miarę możliwości, tak. Proszę wszystkich znajomych oraz nieznajomych, także elo, trzymajcie się. Jeszcze jedna rzecz, bo zauważyłam, że właśnie ten tutorial, jak montowałam, że ten tutorial był w strasznie złej jakości. Może dlatego, że się ściemniało po prostu i nie miałam innego źródła światła, bo moja lampka jest tak chujowa, że daje tylko jakieś chujowe pomarańczowe światło, które ledwo działa. I nie wiem, następne będą na pewno w lepszej jakości, będę nagrywać w dzień. I no nie wiem, chyba tyle. No.